Zmieniające się obrazy. Kościół wśród drzew. Rolnicy w ludowych strojach przy posiłku. Kobiety przed chałupą. Jedna trzyma na ręku niemowlę, druga wielką chałkę. Dziewczęta idące polną drogą. Na tle obrazu napisy Stowarzyszenie Klucz w ramach programu Etnopolska 2021 zaprasza na cykl filmów o tematyce obrzędowej pod tytułem Czerpiąc z dziedzictwa przodków. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, znaki graficzne, Ministerstwa, Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Ksiądz udziela ślubu młodej parze w ludowych strojach. Na tym tle tytuł Wesele. Słoneczny letni dzień, górzysty krajobraz. Polną drogą idą ubrani na ludowo muzykanci. Za nimi liczna grupa w odświętnych krakowskich strojach. Dwie druhny prowadzą pod rękę Jaśka, postawnego blondyna w granatowym wyszywanym kaftanie. Kaftan przepasany jest na skos białą wstęgą ozdobioną gałązkami jedliny. Podchodzą pod drewnianą chatę. Weselny starosta puka do drzwi. Otwierają rodzice Anieli, panny młodej. Pochwalony, witajcie. Nareszcie. Witajcie, witajcie. A kogo tu prowadzicie? My tu przyjechali, bo on opowiadali, żeście do Jasiejka córkę wychowali. To zaproszony tu wszystkich gości. Wchodzą do chaty. Będzie pochwalony. Będzie pochwalony. Na wieki. Zaproszony. Muzykanty, ojcze. Druhna. Niech będzie pochwalony Pan Jezus nasz. A na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja. Przybyli tu starostowie, przybyłam i ja. Przyjmiecie mnie, starostowie? Przyjmiewa, przyjmiewa. Nie wydam ja mojej rustki, dopóki pan starosta się do mnie nie napije. Napije się, napije. Młodziutka druhna trzyma różdżkę, duże, strojone drzewko z kolorowej bibuły. Wypija ze starostą wódkę, dyga z gracją. Panie starosto, przyjmijcie tą wichę ode mnie. Jak mnie znać, tak mnie znać. Choć ubogo, to chędogo. Ja mam tu piekno, sądzę sobie wypadł. Choinkę, drużba. Tako? Tako? Popatrz, jaką ma druhna pięknuszka. To się nadaje jeno na spalenie. Ciska choinkę, chwyta fartuch druhny. No to panie starosto, na ile cię pieniędzy stać za to różdżka? Ile tutaj uniesie ten fartusek? O, dużo, dużo. Wrzuca w fartuch monetę. Całe 5 rejskich. Zajemne, no to nie. To ja ci tyle dam. Odrywa z różdżki kwiatek z bibuły. Za jednego to tyle. No. To jest te dwa do życia. Sypnij, ani tu się nic nie dzwoni. A to dom jest aż tyle. O, to już coś. Już więcej nie. O, teraz ma. Druga będzie tyle? Będzie. Będzie. Dzięki ci Boże, żem tą różdżkę sprzedała i żem z rana pana starostę oszukała. No pewnie. Druhna wręcza różdżkę staroście. Dziękuję ci, drużko, za to piękną różdżkę. Drużba. A gdzie zaś ta starościna poszła? Bom ci drużki przyprowadził. Ta... Jeszcze. Nareszcie. Coś się tam dzieje. Ci drużki przeprowadził. Popatrz się. Przyjrzyj się. Ta już się na doboju izbę zamiecie. Ta też piękno jest, bo gęsi po pasie. Radace to no, takie. Ta popatrzcie, patrzcie, ta już kurę łoskubie. Nie, no, ja a ta popatrz, już krowę wydoi. Gnój odwali. A to moja druhna jest. No ale to gdzie z tą właściwą? Druhna i drużba wprowadzają do izby aniele. Zachwycone dziewuszki pomina. Aniela ubrana jest na biało. Na głowie ma okazały wieniec z dużych białych kwiatów i z zielonych gałązek ruty. Ociera łzę. Do drugiej izby druhny wprowadzają Jaśka. Druhowie prowadzą aniele. Młodzi stają obok siebie, wchodzą rodzice. Za nimi mali chłopcy. Z ciekawością zaglądają dziewczynki. Wchodźcie. Dziewczynki wchodzą. Starosta trzyma różdżkę. Szanowni goście weselni i wy, państwo młodzi, przed ślubem rozważyć się godzi. Teraz pójdziemy wszyscy do kościoła. Nowożeńcy wobec nos będą składali sobie ślub, którego nic nie rozdzieli, ino śmierć i grób. I do was się zwracam, kochani rodzice,
bo wy posyłacie swoje własne dziecię. To swoje córeczkę, coście ją zrodzili, o której dużo dobrego będziecie świadczyli. Przystąp, ojcze, do swej córki i ty, matko miła, aby swoją panieńską główkę do nóg skłoniła. A wy, młodzi, dziękujcie rodzicom za wychowanie. Z nieba wysokiego pobłogosław wszechmogący Panie. To teraz uklęknijcie, co by my was wszyscy pobłogosławili. Na stole przykrytym haftowanym obrusem leżą krucyfiks, gliniana miska ze święconą wodą i gałązka świerku. Młodzi klękają. Jasiek zdejmuje czapkę, krakuskę. Podchodzi starosta. Robi nad głowami młodych znak krzyża. Całuje ich czoła. Zanurza gałązkę w święconej wodzie. Potrząsa nią nad głowami anieli i Jaśka. Cofa się. Matka anieli ociera oczy. Ojciec krzepiąco obejmuje ją ramieniem. Starościna podsuwa anieli krucyfiks. Młoda panna całuje figurę Chrystusa. Po niej Jasiek. Starościna odkłada krzyż na stół. Do młodych podchodzi matka anieli. Potrząsa gałązką świerku. Całuje oboje. Gałązką potrząsa ojciec anieli. Czule całuje córkę. Szepcze jej do ucha. Aniela ociera łzy. Ojciec pochyla się nad Jaśkiem, całuje go w skroń. Rodzice Jaśka powtarzają rytuał błogosławieństwa gałązką unurzaną w święconej wodzie. Po rodzicach młodych błogosławią inni członkowie rodziny i drużbowie. Izba jest niska, malowana na biało. Pod sufitem biegną drewniane belki. Na ścianach wiszą pęczki ziół, religijne obrazy, kuchenne przyrządy, sita i drewniana dzieża. Aniela popłakuje. Drużba. Wyjdzie pani młoda z domu rodzinnego, pójdźmy wszyscy razem do domu Bożego, hej! Młodzi wstają. Druhny biorą Jaśka pod ręce. Wyprowadzają go z izby. Drużbowie wyprowadzają aniele. Za nimi idą starostowie, rodzice i weselni goście. Starosta niesie różdżkę. Wszyscy schylają głowy, przechodząc pod niskimi drzwiami. Stają przed chatą. Przegrywa kapela. Chata zbudowana z drewnianych bali jest niska, poszarzała, chyli się ku ziemi. Weselny orszak idzie wolną łąką. Zmierza do kościoła. Panna młoda ubrana jest w białą bluzkę z bufiastymi rękawami i białą spódnicę ozdobioną u dołu gałązkami jedliny. Na bluzkę nałożony ma gorset bogato haftowany w czerwone kwiatki. Blond włosy splecione ma w warkoczyk przewiązany białą kokardką. Na szyi ma czerwone korale. Weselny orszak idzie pod murem kościoła. Kościół jest niewielki, murowany, malowany na biało. Połączony jest z budynkami klasztornymi. Z dachu wyrasta niewielka wieżyczka, dzwonnica. Kapela wchodzi na dziedziniec kościoła. Za nią państwo młodzi w otoczeniu drużbów i weselnicy. Drużba anieli ma na prawym ramieniu kwiecistą chustę. Na głowie wełnianą, okrągłą czapkę magierkę. Taką czapkę ma także starosta. Inni mężczyźni noszą kwadratowe krakuski z pawim piórem i słomiane kapelusze. Kobiety mają zwykłe, kwieciste chusty i chusty czepcowe. Wszyscy wchodzą do kościoła. Wolno, uroczyście idą główną nawą między dwoma rzędami drewnianych ław. Thank you.
Starosta trzyma różdżkę. Idzie pod rękę ze starościną. Wszyscy bardzo przejęci. Jasiek i jego druhny stają przed ołtarzem. Za nimi Aniela z drużbami. Pozostali siadają w ławach. Starosta stawia różdżkę na ołtarzyku pod obrazem świętej Anny z klęczącą u jej kolan nastoletnią Maryją z księgą. Wchodzi młody kapłan z bujną brodą. Jest w pozłacanym ornacie. Klęka przed ołtarzem. Wstaje. Bierze z ołtarza książkę. Mszał. Odwraca się do zebranych. Robi znak krzyża. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Wszyscy stoją. Młodzi podają sobie dłonie. Kapłan owija je białą stułą. Poddaje młodym słowa małżeńskiej przysięgi. Ja biorę ciebie, Janielo, za żonę. Ja, Janielo. Biorę ciebie, Janie, za męża. Biorę ciebie, Janie, za męża. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. Trójcy Jedyny. Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wzruszona matka Jaśka przygląda się młodym. Gra trzyosobowa kapela. Na skrzypcach kobieta. Mężczyźni na akordeonie i klarnecie. Wszyscy siedzą w ławach, słuchają muzyki, wpatrują się w obraz czarnej Madonny wiszący nad ołtarzem. Weselny orszak wychodzi z kościoła. Na przodzie państwo młodzi, idą pod rękę. Jasiek ma białą koszulę z bufiastymi rękawami i granatowy, wyszywany w kwiaty kaftan do kolan, ściągnięty białym pasem. Białe spodnie w ciemne prążki i wysokie ciemne buty. Na głowie czapkę krakuskę z pawim piórem i biało-czerwonymi wstążkami. Przez pierś przebiega biała szarfa z jedliną. Za młodą parą kroczą drużba i młodziutka druhna. Po nich dzieci. Starostowie z różdżką, rodzice. Weselny pochód z kapelą na czele wraca tą samą drogą. Stają przed chatą rodziców Anieli. Drużba unosi rękę. Z chaty wychodzą rodzice młodych. Matka Anieli trzyma drewnianą łyżkę z solą. Ojciec okrągły bochen chleba. Witowy most chlebem i solą. Sól, żeby was chroniła przed różnymi nieszczęściami, a chleb, żeby wam nigdy nie brakło i zawsze było na stole. Bochen ozdobiony jest gołębiami, kwiatami i krzyżem z ciasta. Po obu stronach krzyża leżą dwa kawałki chleba. Młodzi biorą je, zanurzają w soli. Wkładają do ust. Ojciec Jaśka. Witamy was tą łódką, abyście tu ostatni raz zaznali te goryczy życia. Nalewa wódkę do kieliszków po sam brzeg. Matka podaje kieliszki młodej parze. Młodzi wypijają. Państwo młodzi i weselni goście wchodzą do chaty. Biesiada. Starościna do ojca Jaśka. Starszyzna z butelką wódki. Bo to mocno się asyści. Wychylają kieliszki. Matka Jaśka do matki Anieli. A widziałaś ty na swojej Aniele? Najpiękniejszą pani młodą w całej wsi na. Drużbowie. Starościna do druhny. A
nie chłopcze! Nic nie chłopcze! I tak pije! Mój dziec pije! Nie, nie, nie! Starosta. To se te rozy zachulamy. Dla starościny i dla wszystkich gości. A, nie kulawo. Starosta wrzuca monety do garnuszka. Starościna do starosty. Starosta, no ja aboruszka. No. No. Wybiera. Ładniej se to tak na postaw na skrzyni. Sobie nic tego nie zbił. Chyba, że tak. No postaw tak. Starosta odkłada różdżkę. Goście ruszają do tańca. Tańczą w parach. Chłopcy i dziewczynki w parach stoją nieco z boku. Naśladują kroki dorosłych. Goście wirują po izbie, tańczą żywiołowo, radośnie. Kapela stoi pod ścianą. Wśród grajków jest też chłopak grający na basie. Ojciec Anieli. Zagrajcie mi warszawiankę, łodnie cieci. Ojciec wrzuca do garnuszka drobne monety. Weselni goście tańczą. Do izby wchodzi drużba. Za nim druhna. Teraz będę hulał ją z moją. Muzykanty, zagrajcie mi Jadownicką. Wrzuca monety. Jasiek i Aniela siedzą w sąsiedniej izbie za zastawionym stołem przykrytym białym haftowanym obrusem. Obok panny młodej stoi różdżka. Obserwują zabawę. Drużba i druhna tańczą razem. Inni przystają, przyglądają się im. Starosta. Młodzi to mają nogi. Goście siedzą za stołem. Zajadają. Starosta nalewa starościnie wódkę. Oj, Bóg zapłać. Drużba unosi gliniany garnuszek. Zdrowie młody! Napijmy się! Napijmy się! Zdrowie Florencie! Zdrowie! Starosta Florencie! Lasowski Florencie! Zdrowie! 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 A wy młodzi nie tu nie śmiejecie się, tylko grzecznie tu, grzecznie. Dzieci siedzą przy osobnym, nakrytym stoliku. Drużba chwyta ręką kawałek pieczystego spółmiska. Teraz wszyscy w taki sposób będą jeść. Ja mam godność. Ojciec Anieli ze smakiem szarpie zębami kawałek gęsiny. Matka popija okowite. Starościna wpada do sąsiedniej izby. Siedzi tu kilka kobiet. Wrzuca monety.
Panna młoda siedzi na stołku na środku izby. Kobiety trzymają się za ręce. Okrążają aniele. Starościna chwyta pannę młodą za ręce. Aniela wstaje. Kładzie starościnie dłonie na ramionach. Starościna obejmuje ją w pasie. Tańczą razem. Kobiety przystają. Przyglądają się im, kołysząc się w takt muzyki. Podchodzi matka anieli. Starościna odsuwa się. Aniela tańczy z matką. Matka Jaśka i druhna biorą ją za ręce. Tańczą w kółku. Dołączają dziewczynki. Starsza druhna porywa do tańca aniele. Tańczą razem, objęte. Aniela siada na stołeczku. Kobiety krążą wokół niej. Oglądają z bliska weselny strój. Tył gorsetu, podobnie jak przód, jest misternie zdobiony. U dołu wykończony jest rzędem zaszewek haftowanych w czerwone kwiatuszki. I wionek! Zamarutaj mu, wiołek kwiatki! Ej, piękność ty, piękność! Biesiada przy stole. Cóż moja, cóżeś narobiła? Cóżeś narobiła? Starsza siostra wianek nosi. Tyś go mąż. Napijmy się, napijmy się. Napijmy się, napijmy się. Napijmy się, napijmy się. Janiela, co by ci było dobrze? A bole, co byś była i szczęśliwa, a łącznie samą. Nie? Nie! Ją ostatnio słyszała! Żeby był spełniony! Kartmosz mi godą, ze i łąco się tam często do tych kartmy zagląda. No to tam mocy, że każdy! Każdy zaglądać musi! Żeby nasa Janiela nieszczęśliwo nie była spiła. Nie, to ona nie w domu siedzi! Drużba sięga po butelkę. Drużba napełnia kubek starszej druhny. Walkowie kobiety oglądają białą chustę. Chodźcie z baby. Trzeba przygotować tą chustę dla niej, bo trzeba młodą ocepić. I kożuchem ją nakryć. I no futram do góry, co by było bogato. Starościna prowadzi aniele. Wszystkie. Chodź, siadaj ze mną, anielce. Siadaj. Przygotujemy. My tylko sobie przygotujemy chustę. Czekaj. Aniela ucieka. Łamatko, gdzie jest Janiela? Janiela! Prowadzi aniele. Mężatka się, ja się chcę konać. A ty, Janielciu, dobrą zuną będziesz dla swojego Jaśka. Zdejmuje wianek. Dejcie z tobą ten wionek. Oddaje go druhnie. Wynieś i schowaj tam do skrzyni. Inne kobiety stoją w progu, przyglądają się. Aniela siedzi na stołku. Warkoca, co będzie odciąć. Piękno ma chustę, Janielciu, nas. Nakłada pannie młodej śnieżnobiałą, płóciennę chustę na głowę, złożoną w trójkąt.
Towarzyszą jej obie matki młodych. Pomagają wiązać chustę w kształt czepca, którego dwa końce zawiązane są nad czołem. Chusta ciasno okala głowę. Na kark spływa w postaci trójkąta. Dziewczynki i druhny obserwują oczepiny z ciekawością. Starościna spogląda na aniele z melancholią. No i cóż, anielciu, zaprowadzę cię do twojego Jaśka. Niech zobaczy swoją urodną babę. Chodź, anielciu, chodź. Starosta i drużba zamieniają się na kapelusze. Piję ty, piję ja, kompania cała, a kto nie Drużba ma dwa kapelusze. Wchodzi aniela. Jasiek. Moja gospodyni będzie jakoś marno. Ale Jasiu, posłuchaj ty mnie. Co? Ja ci wzięła panienkę. No. A przyprowadziłam ci babę. A nie chcę zahulać. Zahulam się. To moją babę podrywał? Dwaj drużbowie biją się przed chatą. Wybiegają goście. Ojciec Jaśka rozdziela drużbów. W izbie. Jasiek. Rzuca monety. Czy to tańczą, czy nie tańczą? Aniela i Jasiek tańczą. Inni obserwują ich. Ojciec Jaśka. Muzykanty, łowarka dla Jaśka i do jego baby. Rzuca monety. Jasiek i Aniela ruszają do tańca. Trzymają się za ręce, idąc obok siebie tanecznym krokiem. Za nimi rodzice. Dołączają kolejne pary. Wszyscy chwytają się za ręce, tańczą w kółku. Jasiek i ojciec rozmawiają objęci. Ojciec. Muzykanty, pozdrowego do Jaśka i do Anieli. Pary chwytają się za dłonie, wyciągają splecione ręce przed siebie. Krocząc w takt muzyki rozchodzą się na boki. Jedna para na prawo, następna na lewo. Niektóre pary unoszą splecione dłonie. Pod mostem z ich rąk przechodzą inne pary. Młodzi, drużba i młoda druhna tańczą. W jednym rzędzie trzymając się za ręce. Drobią taneczne kroczki. Dzieci tańczą w parach, w kółeczko, trzymając się za ręce. Wszyscy razem, dzieci i dorośli przemierzają izbę w koło. Mężczyzna trzyma lewą dłonią partnerkę za lewą dłoń. Prawą unosi za jej plecami. Przystają. Chodźmy, baby, czaić na ranu się, pomodli za tych młodych. Świt. Starościna, obie matki i druhna wychodzą z chaty. Idą w parach pod rękę. Dokładnie, kumowie.
Za drzew wychodzi słońce. Napisy końcowe na tle zdjęć z wesela. Scenariusz Halina Machel. Wystąpili młodzi Kinga Stoszko i Damian Kumięga. Rodzice młodych Katarzyna Sobol, Małgorzata Rodzik, Kazimierz Świerczek, Wiesław Musiał. Starostowie Halina Machel, Stanisław Socha. Drużbowie Weronika Kulak i Marcin Korbut. Goście weselni Gabriela Rylewicz, Anna Rodzik, Patrycja Kiełbasa, Kinga Biel-Dubiel, Justyna Chmielek-Korbut, Monika Kulak, Natalia Czuba, Karol Biel, Adam Gaura, Jan Biernacki, Wiktor Hajduk, Konrad Majewski, Arkadiusz Majewski, Krzysztof Truchan. Muzyka Kapela Opatkowice, Marcin Korbut, Justyna Chmielek-Korbut. Koordynator projektu Ewelina Siepiela. Kostiumy Wypożyczalnia Strojów Aneks z Zakliczyna, Szafa Etnografa, Zasoby Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Podziękowania dla ojca Szymona Wierzbiaka, wikariusza parafii i klasztoru pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej ojców Franciszkanów w Zakliczynie za pomoc przy odtworzeniu wesela. Realizacja Krzysztof Kuchno 2021. Znaki graficzne Ministerstwa Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury.